Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji podsumowało akcje sportowe Lato 2018. Dla mieszkańców Tczewa i okolicy przygotowano zawody, turnieje czy bezpłatne zajęcia dla dzieci. Chętnie korzystano z infrastruktury Tczewskiego Centrum, a zwłaszcza z kompleksu basenów odkrytych, o czym mówi dyrektor TCSiR Andrzej Błaszkowski. W tym roku skorzystało z naszej oferty ponad 23 tysiące. Pomogła nam tutaj bardzo pogoda i słoneczne lato oraz problemy z plażami w Trójmieście, gdzie były zamknięte. Basen odkryty to był hit, ponad 19 tysięcy osób nas odwiedziło. Tutaj zwróciła się ta inwestycja sprzed 3 lat, gdzie przeprowadziliśmy modernizację naszych obiektów. Równocześnie był też czynny basen kryty, to około 2400 osób nas odwiedziło. Były 2 tygodnie przerwy technologicznej, więc wynik jest statystycznie na tym samym poziomie, co w zeszłym roku. Mieliśmy przygotowaną ofertę dla dzieci, młodzieży i osób starszych. To były bezpłatne zajęcia aerobiku, bezpłatny fitness, dla młodzieży zajęcia streetworku, dla dzieci turnieje piłkarskie, były warsztaty rolkarskie, koszykarskie i tenisowe. Można było tutaj codziennie przyjść od 8 do 10 bezpłatnie zagrać w tenisa. I oczywiście nasze dwie największe imprezy, czyli cross rowerowy, który robi razem z Powiatowym Centrum Sportu oraz Grand Prix w siatkówce plażowej. Tutaj też frekwencja nas nie zawiodła, dużo uczestników.